Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy na mapie wyświetlić listę punktów w odległości jakieś np. x kilometrów 5, 10, 15 od jakiejś innej pozycji, np. naszej obecnej pozycji i wyświetlimy sobie restaurację, więc na początku zrobimy tabelę z restauracjami. Restaurant, każda taka restauracja będzie miała nazwę, name typu tekst oraz adres. Adres typu geographic address jest. Wypełnijmy trochę danych, więc tutaj dodamy sobie troszeczkę restauracji. Adres może Kijowska 10 Warszawa. Zobaczmy, czy nam Babel coś takiego znajdzie. Jest Warszawa 1. Skopiuję sobie ten fragment. Dodajmy troszeczkę takich właśnie restauracji. New entry Kijowska 1 Warszawa. Warszawa 2. Dodajmy kolejny. Kijowska 20. Może jakiś Poznań też. Poznań. OK, odświeżę sobie tutaj restaurację. Zobaczmy, czy coś mamy. Mamy wszystkie adresy. Dodajmy jeszcze coś dalej. Kraków. Kraków 1. O, mamy jakiś problem z Krakowem. Kraków, Kraków. Może w takim razie Gniezno. Gniezno. OK. Zatem mamy kilka restauracji. Możemy je wszystkie wyświetlić na mapie. Weźmy sobie mapę. Map. Jest mapa. Wyświetlimy tutaj wiele takich elementów, więc listę. Naszym typem markera będzie restauracja. Źródłem danych jest baza danych. Szukamy sobie różnych restauracji, na razie bez żadnych ograniczeń. Oraz tutaj będziemy wyświetlali po adresie. Czy będziemy jakiś tytuł pokazywali? Możemy pokazywać sobie current marker name na przykład. Albo w ogóle nie pokazywać tego. Nie. Więc zróbmy sobie wyświetlanie teraz. Mamy wyświetlanie. Wyświetlają nam się wszystkie te lokalizacje. Zacznijmy. Na Kijowskiej jest kilka. Tutaj później możemy sobie wybrać Poznań, Gniezno. Też mamy te lokalizacje wyświetlone na mapie. To teraz jeszcze zróbmy sobie, że klikniemy w któryś ten element, to zobaczymy, jak on się nazywa. Do tego potrzebuję tutaj wziąć tekst i damy sobie tutaj informację restaurant. Name. OK. Jak klikniemy sobie w któryś tych element, ten czerwony tutaj, jakiś znacznik, to wtedy przedstawimy, jak się nazywa ta restauracja. A żeby to zrobić w workflow, wyłapiemy sobie sytuację element map marker is click. Jeżeli został kliknięty, to możemy sobie pokazać tutaj, może nie ten tekst, tylko po prostu alert, więc dodajmy sobie alert. Możemy go wyszukać, alert jest. Dodamy sobie tutaj po prostu informację z tą restauracją. Mamy workflow, show a message in an alert i przekażemy sobie tutaj jaki mapper, co my kliknęliśmy. This map current marker name. OK, zobaczmy sobie testy, zobaczmy, jak to wygląda. OK, klikam Gniezno, mam Gniezno 1, Poznań 1, Warszawa i tutaj możemy poklikać sobie więcej. Teraz zacznijmy wyświetlać te wszystkie elementy, które są w jakiejś odległości od adresu. Najpierw będziemy potrzebowali jakiś adres. Więc tutaj w search box dodamy sobie, będziemy szukali jakiś adresu, więc geographic places, pojedynczego elementu i od tego adresu będziemy pokazywali elementy w odległości. W odległości jakiej? Dodamy sobie do tego slider. Na tym sliderze będziemy sobie tutaj zaznaczali elementy o wartości od 0 do 1000 i na przykład początek to jest 500 kilometrów, niech będzie. Więc na tej mapie wyświetlimy sobie takie rzeczy, restauracje, które ich adres jest w odległości, is within, w odległości. I teraz tu wybierzmy sobie, jaka to ma być odległość, slider input a value, kilometrach, więc tutaj klikamy sobie i szukamy kilometry od odległości tego, co mamy w search boxie. Nasz search box,
jest gdzieś tutaj. Searchbox. A, value. OK. I normalnie ustawimy sobie, że w tym searchboxie na dzień dobry wartością będzie może na przykład Warszawa albo current location naszego użytkownika. Więc poszukajmy sobie current geographic position. OK. Preview. Zobaczmy, jak to wygląda. Zezwalaj tutaj na moją lokalizację. Zezwalamy. Jest wpisane Warszawa i wyświetla mi wszystkie lokalizacje, które są w odległości 500 km. Tutaj jeszcze weźmiemy, wyświetlimy sobie informacje, ile dokładnie teraz jest. Więc dodajmy tekst, który będzie nam wyświetlał wartość właśnie tego naszego elementu z tego slidera. Więc tutaj dajemy sobie slider, input a value, byśmy wiedzieli, ile kilometrów będziemy tutaj ograniczać. Więc mamy sobie Warszawę, wyświetlamy od Warszawy 500 km, teraz wyświetlamy jeszcze więcej, więc cały czas wszystko nam się wyświetla. 130 km od Warszawy, Gniezno i Poznań już nam znika. I tak samo możemy się później pobawić. Gdzieś jest ta Opaczewska, nie wiem, gdzie ona jest w Warszawie, i będziemy sobie ograniczali na przykład do zera, czyli te nasze Kijowskie jest w odległości, o, tu widać 7 km od Opaczewskiej i już 10 km pojawia nam się kolejny adres. Więc tym sposobem możemy sobie ograniczać właśnie, że wyświetlamy jakieś elementy w odległości x kilometrów od innej lokalizacji. Jak zmienimy sobie tutaj lokalizację i damy sobie na przykład 300, mamy znowu Poznań, Gniezno nam się wyświetla, ale na przykład dajmy sobie 260, Poznań się nie wyświetla, zmienimy nasz adres na Poznań, jest Poznań, więc wyświetla nam się Poznań i Gniezno, a Warszawa nam się nie wyświetla. Więc tym sposobem możemy wyświetlać różne tutaj elementy na naszej mapie w odległości x kilometrów od naszej lokalizacji. Możemy zrobić jeszcze coś ciekawszego, mianowicie dodać sobie, że ten slider będzie miał dwa elementy. Dolne minimum i maksimum, więc będziemy sobie pokazywali wszystkie takie lokalizacje, które są w odległości od 50 do na przykład 100 km. To będziemy robili oczywiście też na tym sliderze. Więc dodam sobie tutaj drugą wartość dla naszego slidera. Skopiuję sobie tutaj ten fragment i będziemy wyświetlali tutaj minimum, po prawej maksimum. Zobaczmy sobie tej naszej aplikacji. Teraz slider ma minimalną wartość. Będziemy przedstawiali wszystkie lokalizacje, które są w odległości co najmniej 218 km i na przykład do 745. OK, więc mamy sobie ten nasz tutaj element. Musimy jeszcze wykorzystać tutaj w naszym searchu to, więc usuwam całkowicie ten warunek i po prostu mamy wszystkie restauracje i odfiltrujemy sobie, zrobimy filtrowanie, filter i zrobimy sobie tutaj filtrowanie advanced, zaawansowane filtrowanie i poszukamy takich restauracji, że ta restauracja, jej adres i tutaj jest dystans od czego? Szukamy dystansu od naszego searchboxa a value w kilometrach, ok, i jest on teraz większy niż minimum w naszym sliderze, value minimum oraz, więc end, ta restauracja jest też w odległości, jej adres jest w odległości, znowu, od czego? Od tego, co ma w naszym searchbox a value, kilometrach, ok, jest ta odległość teraz w mniejsza, więc jest tutaj mniejsze niż to, co mamy w naszym sliderze, wartości maksymalne. Ok, zróbmy testy i zobaczmy, jak to wszystko nam wygląda. Zatem mamy tutaj sobie naszą mapę, dajemy sobie odległości, Opaczewska, szukajmy Europy, ok, mamy tu naszą lokalizację, mogliśmy jeszcze centrować tą mapę na te miejsce, gdzie tutaj się wyświetla i zobaczmy sobie. Mamy gdzieś Warszawę, więc szukamy wszystkiego, co jest w odległości od 0 do 1000 km. Teraz ograniczmy sobie. Zobaczcie, teraz szukamy wszystko, co jest dalej niż 60 km, ale bliżej niż 1000. Więc wyświetla nam się Poznań i Gniezno, a Warszawa nam zniknęła, bo tu jesteśmy, mamy adres Warszawy, więc tak naprawdę to, co jest bliziutko Warszawy, już nam odpada, bo jest, szukamy dalej niż 60 km. A jak ograniczymy z dołu, z góry teraz, czyli znowu ograniczymy sobie, że szukamy wszystkiego, co jest nie dalej niż 260 km. Jak daliśmy 200, to tak naprawdę nic już nam się nie przedstawia, bo tutaj Warszawa jest za blisko, a Gniezno i Poznań jest za daleko. I możemy się też pobawić w drugą stronę, wziąć sobie tutaj na przykład taki Poznań. Ok, więc szukamy restauracji, które są na przykład bardzo blisko Poznania. Znaleźliśmy sobie tutaj
właśnie nasze te gniezno i zobaczmy sobie, nie wyświetla nam zera, dlatego że mamy tam ograniczenie większe niż. Więc żeby też wyświetlić tutaj Poznań, musielibyśmy jeszcze w tym filtrowaniu dodać oto na większe, równe i tak samo tutaj. Może to jest troszeczkę lepsze rozwiązanie. To zależy właśnie od przypadku już, jakiej aplikacji szukamy. Więc teraz jak tutaj weźmiemy Poznań, to wyświetlamy też Poznań. Ograniczamy z góry sobie do 300 km, do 140, więc Warszawa nam zniknęła. Świeci nam się Poznań i Gniezno. Teraz szukamy coś, co jest dalej niż 10 km od Poznania, ale mniej niż 147, więc mamy Gniezno. I to jest prostym sposobem. Możemy wyświetlać i elementy, które są dalej niż x, więc tutaj mamy przed dalej niż 10 km i mniej niż y, czyli na przykład 147 km. I przy poprzednim rozwiązaniu mogliśmy wyświetlać wszystkie elementy, które są bliżej niż właśnie nasz x. I to tyle na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!